Witajcie, ja jestem Norbi, a to jest kolejny odcinek z cyklu Twierdza. Po jednym z ostatnich odcinków poszedł straszny hejt na klan PSQDX ze względu na to, że stwierdziliście, że jest to słaby klan, że... O, dobra, nie będę cytował, co tam pisaliście. Powiem tylko jedno, nie komentuję kwestii klanu, czy jest to klan pro, czy jest to klan bardzo słaby. Nie w przypadku tego klanu, ale w przypadku każdego klanu. Każdy na tych szóstych tierach, tak jak tutaj pokazuję, może wygrać z każdym. Nie ma to znaczenia. Te czołgi mają bardzo małą ilość HP, dlatego też łatwiej jest wygrywać z takimi nawet lepszymi klanami na tych szóstkach, aniżeli na dziesiątkach. Oczywiście na dziesiątkach te lepsze klany będą miały większą możliwość wygrywania, większe doświadczenie ze względu na granie CW. Dlatego też dobrym takim przetarciem się jest granie na szóstkach, nawet na ósemkach. Bardzo wam polecam tego typu właśnie sobie rozgrywki. Jak widzicie, przeciwnikami jest klan statystycznie słabszy, ze względu na to, że no cóż, cyferki jednak nie grają. Natomiast tutaj widać cyferkowo klanie słabsze, ale zobaczcie, szybko z wykorzystaniem praktycznie samych T-37 oraz jednego bodajże Cromwella. Nie, Chaffiego, przepraszam. Także same lighty jadą do przodu i niszczą po kolei wszystko to, co się zgromadziło. Klan przeciwny zrobi tutaj lekką kampę. Ale, no cóż, niewiele im się to zdało. Zobaczcie, szybko, łatwo i bezboleśnie. Nie to, że przyjemnie. I tyle. Skończyło się. Jak widać, każdy coś zrobił. To nie było tak, że to nie był teatr jednego aktora. Natomiast każdy coś zrobił i na tym polega właśnie granie twierdzy. Wyjeżdżamy, każdy coś niszczy, każdy robi damage i jest dobrze. Wtedy wygrywamy tą bitwę. Jeżeli nie będzie tak, to niestety skupianie się tylko na jednej osobie, zrzucanie całej odpowiedzialności na jedną osobę jest raczej marnym pomysłem. Dlatego też tak to powinno wyglądać. Druga strona. No też T37 oczywiście najlepsza, czyli jak jednym słowem T37 naprawdę się tutaj sprawdzają. Moim zdaniem też dobrym pomysłem jest branie Cromwelli, bo Cromwelle biją odrobinę wolniej, tam jest niecałe pół sekundy wolniej, natomiast znacznie mocniej, ale są też mobilniejsze i mają więcej HP, także Cromwelle też się dosyć dobrze sprawdzają i potrafią coś odbić, bo T37 raczej nie odbija. Zobaczcie, szybko, łatwo i przyjemnie, cała bitwa trwała minutę 26, czyli koledzy o 11 sekund się niestety za długo bawili z przeciwnikami, żeby wyrównać nasz, na chwilę obecną, najlepszy wynik. Dobra, dzięki, trzymajcie się i do usłyszenia.